Chciałem Wam dzisiaj pokazać przykład pewnej cechy charakteru, którą Jezus przedstawia w dość takim pozytywnym świetle, chcąc pokazać inną, jeszcze głębszą prawdę duchową, ale chciałem, żebyśmy się nad tą cechą chwilę zastanowili. I tak w 11. rozdziale 11, Ewangelii Łukasza mamy. Któż z Was mając przyjaciela, Pójdzie do niego o północy, powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam co mu podać. A tamten z mieszkania, czyli z łóżka, odpowie mu: Nie, naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać Ci tych chlebów. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i damu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie. I da mu ile potrzebuje. No i dalej Jezus mówi, żeby prosić Ojca, prosić o różne rzeczy, żebyśmy się nie obawiali, że Bogu zawracamy głowę, żebyśmy się nie obawiali, że nie dostaniemy czegoś od Boga, ale mimo wszystko ten przykład pokazuje, że niekiedy nawet nasz przyjaciel zrobi coś dla nas nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że jest trochę przymuszony przez nas, jest przymuszony naszym natręstwem. Warto więc, byśmy szukając pomocy u przyjaciół, najpierw zadali sobie pytanie, czy nie lepiej, żebym to zrobił sam? Czy dlatego proszę o pomoc, żeby wykorzystać kogoś? Czy dlatego proszę o pomoc, żeby mi było. Łatwiej, nieważne czy jemu to sprawi przyjemność, radość czy nie. Powinniśmy ograniczyć proszenie innych o pomoc, żeby nie być natrętami, do sytuacji, w których albo wiemy, że ktoś chce nam pomóc, albo rzeczywiście służy to Bożym celom, że kiedy poprosimy kogoś o, o pomoc, to suma tego wydarzenia wyjdzie lepsza, niż jakbym sam próbował to zrobić. Warto nie być natrętem. Pomyśl o tym.